kuratorka Aleksandra Jarysz. Madonna Cygańska autorstwa Tadeusza Rolkiego jest niezwykłym obrazem. Przede wszystkim jest to chyba jedyny obraz tutaj na wystawie o macierzyństwie, który pokazuje mniejszość etniczną. Druga sprawa, która bardzo intryguje szczególnie etnografów, to to, że Tadeusz Rolke, robiąc ten reportaż, był w stanie tak dokładnie wejść w życie społeczności romskiej i wykonać tak naprawdę bardzo intymną fotografię, bo to jest raz, że wejście do pewnej przestrzeni, pokazanie życia rodzinnego, a druga sprawa to też nagość, która jest pokazana w przypadku jednego z dzieci. Tak więc musiał być niezwykłą osobą, która została dopuszczona do tego typu tematów i samo jest to obraz, który sakralizuje tak naprawdę tą kobietę. Sama nazwa, tytuł Madonna i przedstawienie, to jest jednak przekroczenie pewnej granicy i mamy tutaj połączenie sakrum i profanum, coś niezwykłego. Rzeźba, obrazy, instalacje, grafiki, a przede wszystkim fotografie cenionych polskich artystów w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Zapraszamy na wystawę.